Dobry wieczór Państwu. 7 marca minęła godzina 7 wieczorem w Chicago i w radiowych tajemnicach świata ze stacji WP na 1490 AM kłania się pięknie Barbara Choroszy i zapraszam do kolejnego cyklu. Dzisiaj doprawdy cały cykl rozpoczniemy programów, na który przyszła pora. Numer do studia 708-524-9762, numer do biura programu 773-625-1409, mój adres elektroniczny barbarachoroszy@yahoo.com. Przypominam, że naszych programów można słuchać zarówno na żywo na internecie pod adresem strony www.wpna1490am.com oraz w dowolnym czasie w zapisie archiwalnym audycji na witrynie radiowej www.barbarachoroszyradio.org i również na stronie Misji Faraon. Wszelkie sprawy dotyczące naszej fundacji, wspierania badań archeologicznych The Mysteries of the World z siedzibą w Chicago, prosimy kierować bezpośrednio do sekretariatu, do pani Marii Michałek. Telefon jest 773-416-3309 albo adres elektroniczny mmichalek66@yahoo.com. I również prosimy, aby do pani Marii Michałek już umawiać się, dzwonić albo pisać w sprawie umówienia sobie terminu na osobistą sesję, na osobiste spotkanie, osobistą sesję channelingu z panią Lucyną Łobos, która już za tydzień będzie w naszym mieście Chicago. Można również umówić się na terapię czaszkowo-krzyżową. Jest wystarczająco dużo czasu, aby skorzystać z całej terapii. Albo masaż. Pani Lucyna również jest specjalistą wielu różnych metod masażu. Proszę w tej sprawie dzwonić, zamówić sobie termin pod numerem 773-416-3309. Natomiast w związku z przylotem do Chicago pani Lucyny Łobos-Brown i Williama Browna zapowiadamy już dla Państwa spotkanie otwarte, które będzie traktowało już o sprawach misji ratowania ziemi w Egipcie, o obecnej sytuacji. Będzie obszerna prezentacja Williama Browna i jak zwykle w czasie naszych spotkań z panią Lucyną otwarta sesja channelingu telepatycznego. Będzie to 27 marca o 3 po południu w klubie sportowym Eagles przy 5844 North Milwaukee. Co w programie dzisiaj? Szanowni Państwo, zawsze jest tak, że jak coś zmierza już ku końcowi, to człowieka nachodzą po prostu wspomnienia. Człowiek przemierza myślami do czasów początku, rozważa, czy jego wybór drogi okazał się słuszny, czy też nie, czy właściwie zrozumiał, rozważył to, co było do niego mówione. I z misją ratowania Ziemi, z misją Oriona Faraon jest podobnie. Kiedy minął rok 2000, rozpoczęły się przekazy przesyłane do ludzi przez panią Lucynę Łobos. Zapowiadały one wydarzenia, u progu spełnienia których już jesteśmy. Już jest marzec roku 2011. W roku 2012 nastąpi finał. Bez względu na to, czy ludzie uwierzyli w słowa przekazów, czy też nie. Brama czasu zostanie otwarta i mieli Państwo świat, jaki ludzie znają, będzie już inny. Przede wszystkim wydarzenia spowodują, że ludzie będą już inni. Ci, którzy uważnie słuchali przesłań, przemyśliwali je, przygotowywali się do zmiany na ziemi i do wydarzeń. Tym ludziom niewątpliwie nie będzie tak trudno przejść ten czas bramy. Dla ludzi natomiast, których pochłonęła iluzja świata, w którym żyjemy, nie będą oni na pewno mieli drogi usłanej poczuciem bezpieczeństwa. Wydarzenia będą w tej chwili lawinowo, jak w efekcie domina, toczyć się jedno po drugim i to na każdej płaszczyźnie życia. Dlatego od dzisiaj w tym programie radiowym zostaną powtórzone
obszerne fragmenty wszystkich, mieli państwo, sesji przekazów od duchowego opiekuna ludzi, ziemi, które dotyczą misji ratowania ziemi. Nie będziemy się rozdrabniać na pytania dotyczące rozważań czy też poszukiwań państwa, których było bez liku w sesjach. Skupimy się tylko na fragmentach dotyczących misji ratowania ziemi, ludzi. Przekazy wypełnione też przecież wiedzą. Wiedzą, która, tego już też nie da się uniknąć ani ukryć, niebawem ujrzy światło dzienne i również odmieni świadomość ludzi na całej ziemi. Dlatego zachęcamy państwa, tych zwłaszcza, którzy nie mieli dostępu do przekazów z różnych powodów, ci, którzy mieli braki w przekazach, szczątkowo słuchali ich, zapraszamy od poniedziałku do środy, każdego dnia w tym programie do słuchania tych fragmentów. Są również nasze publikacje obszernie wypełnione wiedzą, które są zebrane w wielu książkach, które wydaliśmy. Są one na naszych stronach, na naszych spotkaniach również można je nabyć, na które państwa zapraszamy. Ocena, decyzja oczywiście należy do państwa. Czasami będziemy sobie przeplatać te programy ze słowami przekazów, doniesieniami naukowców o tym, co dzieje się na ziemi, co prognozują naukowcy, jak patrzą na to, jak zachowuje się w tej chwili Matka Natura i cała Ziemia, abyście państwo, którzy również nie macie dostępu do szerszej informacji, mogli zasięgnąć tego, co powinno być dla ludzi ważne. Dzisiaj jako, bo można tak traktować te strony internetowe, które państwu polecałam od wielu miesięcy w ostatnim czasie, można je traktować jako korepetycje w sprawie rozumienia wydarzeń obecnych na Ziemi. Dzisiaj chciałam państwu polecić stronę nowo założoną przez panią Monikę Jakubczak. Nazywa się ona Zmiany 2012, przekazy i przepowiednie. Strona ma adres http://zmiany2012.blogspot.com. Kolejna strona to przesłania od istot wyższych. Tę stronę znajdziecie państwo w linkach na stronie radiowej barbarachoroszyradio.org i również zachęcam państwa do strony, do radia słuchania internetowego pani Elżbiety Nowalskiej na stronie www.nowalska.pl. Obszerne fragmenty sesji na przestrzeni lat 2001 do 2011 dotyczące misji ratowania ziemi i ludzi. Przenosimy się do roku 2001, pierwszej sesji regresji wieku z Lucyną Łobos. Z Lucyną Łobos, która przekazuje informacje ze świata duchowego po wprowadzeniu w stan zmienionej świadomości za pomocą hipnozy. Prowadząca sesję hipnozy Łucja Szajda, psycholog kliniczny z Wrocławia. Za chwilę wrócisz na ziemię, wrócisz w jedno z poprzednich wcieleń. Jak staniesz stopami na ziemi, będziesz w swoim poprzednim życiu w Egipcie, przy piramidzie Cheopsa, która będzie budowana, i opowiesz, co widzisz. Rozejrzyj się wokół i powiedz, co widzisz. Lucyna. Stoję przy studni. Widzę studnie, przy studni młoda dziewczyna. Niedaleko studni widzę zabudowania, domy parterowe budowane z kamienia. Przychodzą kapłani do rodziców, rodzice oddają mnie do świątyni. Ta młoda dziewczyna to ja. Co to jest za świątynia? Świątynia bogini Izys. A co tam robisz? Mam służyć kapłanowi, głównemu budowniczemu piramidy. Kapłan ma na imię Junu. W świątyni mam być poddana próbom i oczyszczaniu. Świątynia znajduje się niedaleko Nilu. Nie widzę piramidy. Po oczyszczeniu mają być inicjacje. Przygotowywana jestem do służenia kapłanom. Nie widzę okresu, jak długo to trwało.
Pytanie, na czym polegało oczyszczanie ciebie, Lucyna? Trzymano mnie w zamkniętej celi. Było tam strasznie. Jedynym pożywieniem była woda. To trwało kilka dni. Jak się tam czułaś? Byłam nieszczęśliwa, opuszczona. Myślałam, że umrę. Ale nie stało się tak. Co było dalej? Lucyna, nie widzę okresu, jak długo tam byłam. Już jestem przy Junu. Dalej to już trwają przygotowania do budowy. Czy budują już? Lucyna, nie. Przygotowania zaczynają się od zaplecza i jego budowy. Trzeba ludziom zapewnić mieszkania. Powstają namioty. Bardzo dużo namiotów. Jak okiem sięgnąć, widać namioty. Budują coraz to nowe, same namioty. Powstaje też namiot Świątynia. Ma służyć Cheopsowi i Junu. To dziwny namiot. To wszystko trwa jakiś czas. Nie widzę czasu. Jestem przy kapłanie. Jest bardzo dobry. Pytanie. Czy rozmawiasz z Junu o budowie? Tak, jestem z nim przez cały czas. Czy widzisz, jak budują piramidę? Nie, nie budują. Jeszcze trwają przygotowania. A co robią? Na czym to polega? Sprowadzają ludzi i zasiedlają namioty. Widzę miasteczko namiotów. A widziałaś plan budowy? Nie. Plany są tajemnicą, które zna Cheops i kapłan Junu. Sprowadzają zwierzęta do prac. Praca zaplecza prowadzona jest bardzo szybko i u wszystkich widać radość. Nie ma przymusu. Czekają na Cheopsa. A czym zajmuje się kapłan Junu? On jest głównym kapłanem i jest na usługi faraona. Jesteś przy nim? Jestem przy nim zawsze. Kończy budować zaplecze dla ludzi i zwierząt. Kończy się zasiedlanie. Przybywa sam Cheops. Jest to mężczyzna w wieku 35-40 lat. Jest bardzo piękny. Posiada tyle godności. Oznajmia ludziom, że praca przy budowie zostaje rozpoczęta. Cheops i Junu przygotowują ludzi do tego, że przy budowie będą tylko pomagać, wykonywać prace pomocnicze. Praca nie będzie ciężka. Jeszcze więcej radości. Pytanie, co o tym sądzisz, słuchając jego słów? Co się z tobą wtedy dzieje? Lucyna, byłam też bardzo zafascynowana. Cieszyłam się, że poznałam skrzydlatych braci, białych braci albo aniołów. Łucja, skąd mają przybyć? Lucyna, Cheops tłumaczy, że z drugiej ziemi. Pytanie, a kiedy mają przybyć? Lucyna, już są. Za ziemskim księżycem jest baza. A skąd wiesz, że są? Cheops mówił wszystkim. Wierzysz mu? Tak, mam zaufanie, gdyż jest dobry. Ludzie nie mogą tego pojąć. Sama tego też nie potrafiłam zrozumieć. Pytanie, zobaczyłaś ich? Lucyna, tak. A kiedy to się stało? Oni szybko się pojawili, gdyż praca została już rozpoczęta. Pracują przy przenoszeniu ogromnych głazów na plac budowy. Pytanie, czy długo trwało przygotowanie? Tak. Widziałaś plan budowy? Nie. Plany mają oni. Wydają tylko polecenia Cheopsowi. Będą budować od podstaw, kamień po kamieniu. Co jeszcze widzisz? Widzę ich pojazdy, którymi się poruszają. Co jeszcze widzisz? Zobacz piramidę, komnaty. Możesz powiedzieć, co widzisz? Lucyna. To mówię, co widzę. U podstawy piramidy jest jedna komnata, raczej komora. Jest od strony komnaty królowej. Dalsza jest od strony komnaty Cheopsa i jest trzecia. I dwie ostatnie, te znajdują się nad komnatą króla. Komnaty są postawione jedna na drugiej. Nie widzę więcej ukrytych komnat. Ta ostatnia jest u wierzchołka piramidy i jest dużych rozmiarów. Pytanie, czy jest wejście do tych komnat? Tak. W którym miejscu, możesz powiedzieć? Tak, połączenie ze wszystkimi komnatami jeszcze ukrytymi znajduje się w komnacie króla i jest ukryte. A budowa rozpoczęła się i trwa nadal? Lucyna, tak. Jak długo trwała? 20 lat trwała budowa, włącznie z korytarzami znajdującymi się wokół piramidy. A gdzie jest grobowiec Cheopsa? Możesz wskazać? Lucyna, nie w piramidzie. Tam go nie ma. A gdzie jest? Na zewnątrz, obok piramidy. Gdzie? Wiesz gdzie? Tak, wiem. To powiedz dokładnie gdzie. Opiszę miejsce, gdzie spoczywa. Czy umarłaś razem z nim? Nie.
Czy chciałaś tego? Lucyna. Tak, chciałam. Musiałam być świadkiem wszystkiego. Dlaczego wiesz, gdzie jest pochowany? Opiszę. Sfinks nie jest przypadkiem. Nie przypadkiem jest postawiony przy piramidzie. Ma powiązanie z grobem. Pytanie. Śmierć Cheopsa była tragiczna. Ty wiesz, gdzie jest pochowany? Nie w piramidzie? Nie. A gdzie? Obok? Matematycznie nie potrafię tego opisać, ale mogę nakreślić. To nakreśl. Długość od piramidy do Sfinksa. Należy utworzyć trójkąt tak, żeby wszystkie boki były równe. A jakiej wielkości są te boki? Lucyna. Od piramidy do Sfinksa długość tego boku ma być taka sama jak pozostałe boki. To jest lokalizacja jego grobu. Sfinks patrzy na grób króla. Cheops celowo nie dał się pochować w grobowcu piramidy. Dlaczego? Przybysze, którzy budowali piramidę, zrobili wszystko, żeby zatrzeć ślady i przewidzieli, że piramidy mogą być splądrowane przez ludzi. Będą szukać. Czego? Skarbów? Tak, skarbów. I dlatego znalazł miejsce blisko, a jednocześnie daleko. Blisko dlatego, że nauce nie przyjdzie do głowy, że tak blisko może być. Nie namierzyli do tej pory grobowca z prostego powodu. Grobowiec jest zasypany piaskiem, jak i całe dojście. A jak zrobić, żeby zobaczyć wejście do grobowca? Lucyna, postawić trójkąt. Gdzie wierzchołek tego trójkąta powinien być? Podstawą jest punkt od Sfinksa do piramidy i jak patrzy Sfinks. A co się dzieje na budowie? Czy jest już zakończono? Lucyna, są zwożone kamienie na plac budowy. Przenoszą je statki. Powietrzne statki? Tak, powietrzne. To trwało dość długo. Jak te statki wyglądały? Są prostokątne. Mają też kształt cygara albo kolby w kukurydzy. Jakiej wielkości są te statki, widzisz? Tak, ogromne. Widzisz kogoś tam w środku? Tak. Jak oni wyglądają? Są bardzo wysocy i piękni. Noszą kombinezony, szczelnie zasłaniają swoje ciało. Na głowie mają hełmy. Pytanie, jak nastawieni są do ludzi? Przyjaźnie. Każą sobie mówić przyjacielu. A po co budują piramidę? To jest przesłanie. Co chcą przekazać ludziom? Istnienie drugiej ziemi. Po co? Przecież jedna już jest. Tak, ale nie taka jak tam. Czyli jaka? Doskonała. Czysta, pozbawiona zła. Wróćmy jeszcze do budowy piramidy i wielkiego budowniczego. Czy rozmawiasz z nim na temat budowy? Czy myśli głośno przy tobie? Zastanawia się? Lucyna. Tak. Mówi, że instrukcje otrzymują na bieżąco. Raz na jakiś czas Cheops i Junu idą do namiotu wyznaczonego na spotkania z białymi braćmi, gdyż powiedzieli, że są brudni. Tam rozmawiają. Widziałaś te ogromne bloki? Jak one są ustawione? Jak to się odbywa? Prosto. Blok jest unoszony za pomocą jakichś dziwnych promieni. Olbrzymie są te bloki? Tak. Bardzo duże bloki. A skąd te promienie wychodzą? Ze statku. Blok wisi w powietrzu i jest przenoszony. Za pomocą promieni? Tak, promieni. Nie ma żadnych przyrządów? Nie ma. A co widzisz? Bloki są ustawiane. Jeden na drugim? Jak to się dzieje? Widzę, jak statek unosi blok. Najpierw jest szlifowany. Cięcie bloku następuje za pomocą miecza, takiego podobnego do błyskawicy. A skąd ta błyskawica wychodzi? Ze statku. No i co dalej? Potem takie światło unosi blok, przenosi w powietrzu i stawiają. Gdzie stawiają? Jak klocki na piramidzie. A skąd te bloki są przywożone? Po drugiej stronie Nilu są kamieniołomy. Czy ta budowa trwała aż 20 lat? Tak, taki był czas wyznaczony przez budowniczych. Co widzisz jeszcze na budowie? Pracujących ludzi. Co robią ci ludzie? Woda. Co z wodą? Woda. Dużo wody potrzebne jest na budowę. Co robią z tą wodą? Polewają kamienie, które były postawione przez statek. A co potem? Potem stawiają następny blok i ponownie woda.
Przejdź teraz, ponieważ możesz poruszać się w czasie. Piramida jest zakończona. Zobacz, jak chowają Cheopsa, twojego kochanego króla. Widzisz to? Lucyna. Tak. Opisz, co się dzieje. Gdzie jesteś? Jestem koło Sfinksa. Orszak wchodzi do Sfinksa. Jest jakieś wejście, schody? Tak, jest wejście. Wchodzą. Kto wchodzi? Orszak pogrzebowy. Gdzie są te schody? Niedaleko. Z której strony Sfinksa? Od głowy. Ile jest tam schodów, widzisz? Potrafisz powiedzieć? Spróbuję powiedzieć. Jedno piętro, może dwa, jest dosyć głęboko. Schodzą pod ziemię? Tak, pod ziemię. Dwa piętra pod ziemię? Tak, według pomiaru. Co dalej? Niosą Cheopsa. Gdzie go niosą? Na miejsce jego spoczynku. Czy jest jakaś specjalna komnata? Nie. A co to jest? Tylko przygotowany grobowiec obudowany ze wszystkich stron kamieniami. Jak wygląda w środku? Jest pusty. Stoi tylko sarkofag. Jak ten sarkofag wygląda? Jest prostokątny. Jak zbudowany jest ze specjalnego kamienia? Nie. A z jakiego? Z takiego samego jak piramida. Ten sarkofag, w którym jest miejscu w tym pomieszczeniu, możesz powiedzieć? Tak. Stoi prawie na środku tego pomieszczenia. Jak się wchodzi do grobowca, składają go. Gdzie go składają? Do sarkofagu. I co dalej? Nadlatuje statek. Przykrywają kamieniem sarkofag. Nikt nie musi umierać z nim. Wszyscy opuszczają grobowiec. Gdzie idą? Wychodzą na zewnątrz. Tą drogą, nie inną? Tą samą drogą, którą weszli. Jak długo idzie się tą drogą? Krótko. To trwa chwilę. Czy zostały w tym pomieszczeniu jakieś bogactwa, naczynia? Nie. Czy ktoś został? Tylko zwłoki budowniczego. Nic więcej? Są tablice informacyjne. Co jest na tych tablicach? Kto budował piramidę? Czy są te tablice... Gdzie one są położone? W sarkofagu, obok Cheopsa. Ile jest tych tablic? Dużo. Co na tych tablicach jest zapisane? Dokładny zapis. Zrobione są z kamienia podobnego do granitu, tylko że błyszczące. Zapisem informacji trudnili się kapłani. Na tablicach jest zapis, kto budował i co kryje piramida. A co jeszcze kryje piramida, wiesz? Tak, to opowiedz. Kryje komnatę. Gdzie ta komnata się znajduje? Nad komnatą króla jest tajemna komnata i jest do niej wejście. Skąd jest to wejście? Z komnaty króla. Trzeba przesunąć pusty sarkofag. W którą stronę? W kierunku gwiazdy pierwszej pasa Oriona. I wtedy otworzy się wejście. Do tej komnaty? Tak, poprowadzą schody. Co ta komnata zawiera? Tam stoi postument, sarkofag, tylko odwrócony. Na nim stoi piramida. Jest cała z kryształu. Jak duża jest ta piramida? Nieduża. Może metr, półtora. Co zawiera? Nie wiem. To jest jakieś urządzenie. A nie wiesz, do czego służy, jak wygląda? To urządzenie elektroniczne. Domyślasz się, do czego może służyć? Tak, do kontaktowania się. Z kim? Z Aszun. Kolejne pytanie. A co to jest? Aszun to planeta, z której przybywali i przybywają. Piramida jest centralnym punktem łączenia się z drugą Ziemią. Cały czas to urządzenie działa na zasadzie pól magnetycznych, które płyną w obu kierunkach. Czy bezpiecznie jest wejść do tej komnaty? Tak. A gdyby ktoś wszedł, czy coś mu grozi? Tak. Co takiego? Co mogłoby się stać? Jeżeli będą chcieli ruszyć piramidę, małą piramidę, to nastąpi eksplozja. Jest połączona z piramidą.